Sięgam dzisiaj do książki Ernesta Hemingwaya. Za rzekę w cień drzew. To nie jest przypadek, że akurat do tej książki sięgnąłem. Zdecydowałem się o niej porozmawiać. Zostałem sprowokowany na profilu YouTube, na podobnych profilach do mojego, opowiadającego też o książkach. W obu przypadkach prowadzą to panie, które również zabrały się za tą książkę i uważam, że to duże nieporozumienie. Obie panie tej książki po prostu nie zrozumiały. Tak jak przed kilkunastu dniami, prowadząc tenże program, opowiadałem o książce Diabeł ubiera się u Prady, o książce, która zdecydowanie jest kobieca i nie zrozumiałem, nie starałem się zresztą zrozumieć, bo świat kobiet jest w niektórych przypadkach dla mnie obcy. Tak samo tutaj uważam, że świat mężczyzn, czyli ta przez Hemingwaya wywyższona bardzo męskość, jest też często przez panie niezrozumiałe. No ale panie się do tego nigdy nie przyznają, że one czegoś tam nie rozumieją i tak już pozostawmy. Nie o to chodzi. Książka Za rzekę w cień drzew jest dlatego niezrozumiała, że obie te panie są młode, a tu jest książka o starości. O starości, czyli rzecz może mało radosna. Kiedy się dostrzega człowieka starego, to nie zawsze ma się ochotę opowiadać o tym, o nim radośnie, prezentując taki obraz niezwykły. Ta książka jest dlatego ciekawa, dlatego bardzo piękna, że najpierw ma scenerię. Scenerią tej książki jest Wenecja. Miejsce przeze mnie szczególnie ukochane. Miejsca, które tutaj opisuje Hemingway, są również mi znane, jak również hotel, w którym on się zatrzymywał. To są punkty na mapie, które ja uważam za pośród tysięcy innych, które widziałem w życiu, uważam za najpiękniejsze. Ernest Hemingway wydał tą książkę w latach 50. Napisał ją zresztą tuż po wojnie. Prezentuję tutaj pułkownika. On uważa, że starego, ten pułkownik ma raptem 50 parę lat, zakochanego 19-letniej dziewczynie. To jest dziewczyna, która pochodzi z rodziny, jakiejś arystokratycznej rodziny z Wenecji, a on pułkownik armii Stanów Zjednoczonych po wojnie tam odpoczywa. Zresztą odpoczywa dlatego, że był wielokrotnie ranny, ma niewładną rękę, jakieś kłopoty z nogą. Jak to się stało, że dziewczyna 19-letnia w nim się zakochała, to wynika pewnie z dość skomplikowanej struktury pań. Widocznie można się w tym wieku zakochać w starszym panu. Ernest Hemingway robi tutaj takie jakby rozliczenie ze starością. Starość, młodość. Czemu to ma służyć? Pewnie, że pewnej analizie, pewnym dzieleniu się wrażeniami, ale ta książka jest przeciwieństwem do chyba do wszystkich jego książek, gdzie emanuje męskość, siła, walka, chęć przewracania świata do góry nogami. Ernest Hemingway jest w tych powieściach, jego bohaterowie oczywiście walczą, giną, ale w walce. Nie poddają się, jeżeli nie giną, padają, podnoszą się i walczą dalej. Takie hemingwayowskie postawienie męskości. On to bardzo lubił i powtarzał. Dlatego pewnie mężczyźni lubią czytać książki Hemingwaya, bo to troszkę podnosi na duchu. No tutaj w tej powieści jest troszkę gorzko, dlatego że pułkownik Richard nazywa się Cantwell, pułkownik piechoty Armii Stanów Zjednoczonych, ma ponad 50 lat. To jest niewiele z mojej perspektywy patrząc, ale
Hemingway, kiedy pisał tą książkę, miał też 50 lat. Dokładnie opowiadał swój nastrój i pewnie opowiadał gorzko, dlatego że on już się czuł nie najlepiej. Był po wielkich przeżyciach przed wojną, w czasie wojny. Jego zdrowie zostało do tego poszarpane, no i takim siebie przedstawia, ale nie przyznaje się do tego, że jest stary, tylko mówi, że starość jest kiepska. Jak również nie przyznaje się do tego, że jest słaby. Nie może się przyznawać, że jest słaby, bo przeżywa wielką miłość, 19-letnią dziewczynę chce być jednak przez nią dostrzegany jako człowiek silny, męski facet. Swoją siłę pan pułkownik, czyli Hemingway, 50-letni, prezentuje we wspomnieniach. I to są różne wspomnienia. Wspomnienia z polowań, wspomnienia z wojny. Przeżył dwie wojny. Dokładnie tak samo jak Ernest Hemingway. I w tej samej okolicy walczył. Tak w czasie pierwszej, jak i drugiej wojny światowej. Wydarzenia wojenne opisywane przez Hemingwaya lokalizowane są właśnie w rejonie, trochę na północ od Wenecji, czyli w rejonie, który najwyraźniej znał bardzo dobrze i z autopsji. Wojenne wydarzenia opowiada w takiej dramaturgii, że tego się nie da opowiedzieć młodej, pięknej dziewczynie. To są, tak jak wojna, paskudne wydarzenia, okropne. Również pułkownik ma w tym czasie wyrzuty sumienia, bo siebie oskarża o to, że stracił 3 bataliony w jednej z bitew w tamtym rejonie. Czy to jest prawda, czy nieprawda, to nie jest ważne, ale prowadzi tą analizę starego człowieka, który coś źle zrobił w życiu, wyrzuty sumienia. Jego jedyną radością w tej chwili jest ta dziewczyna i Wenecja. Piękna Wenecja. Książka jest, dlaczego mówię, że tylko dla mężczyzn? Dlatego, że w niej nie ma tego romantyzmu, tego ciepełka, które panie lubią w książkach, ciepłych słów. Ernest Hemingway jest szorstki w tych swoich opowieściach, rzeczywiście taki czasem gruboskórny, można powiedzieć. On nie głaszcze, tak jak życie go nie głaszcze, on nie głaszcze życia wzajemnie. On opowiada o życiu, jakie przeżył, jakie widział, w sposób dość brutalny czasami. I to nie zawsze się podoba. No w tym przypadku, w tej powieści rzekomo tej dziewczynie się podoba. Ja tą powieść przeczytałem pierwszy raz, jak miałem 21 lat, w 66 roku. To jest właśnie ta książeczka, ona taka poszarpana, bo wielokrotnie do niej sięgałem, rozsypała się, tak była skonstruowana, ale jeszcze można ją czytać. 21 lat miałem, kiedy czytałem tą książkę po raz pierwszy, potem kilka razy i teraz czytam ją 58 lat później, na pewno inaczej. Ja nie wiem, czy ja ją wtedy zrozumiałem, czy dotarła tak do mnie głęboko, jak na przykład dzisiejszego wieczoru, kiedy ją przeglądałem, fragmenty, które wydawało mi się, że znałem, odczytywałem je po raz pierwszy. Może inaczej to widziałem. Może inaczej widziałem nastrój Wenecji. Wenecja w 1947 roku, w 1947 roku, to nie jest Wenecja, którą odwiedzaliśmy z moją Miluszką kilkakrotnie i mamy nadzieję niebawem ponownie. To jest zupełnie inny nastrój, inny klimat. W powieści występują również miejsca znane, między innymi Targ Rybny. Przepadamy za tym targiem. Tam się mieści część uroku w Wenecji, niedaleko Punto Rialto, mostu, najpiękniejszego mostu na świecie. Można tam zjeść doskonałego lobstera, jak również dobrą rybkę przyrządzoną na miejscu. Myślę, że najbliższy czas, kiedy będziemy w Wenecji, a to nastąpi też tego roku, pewnie wczesną jesienią, będę chciał pójść śladami pułkownika i jego miłości do tej arystokratki. Może tam gdzieś ich spotkam.